Good afternoon, I guess. Guten Abend, no hej, szefie, ho, ho, ho. Potrzebuję wakacji bardzo zdecydowanie. Najbliższe wakacje to Pyrkon, zakładam. Plan na dzisiaj. Decoration, cafe TM. Widać będzie coś. Deko, kafe. Słabo, muszę napisać czymś lepszym. Ja. Bo wykończyłam swój kafelkowy journal. I trzeba załadować mu nowy. Ok, that's better. Ołówek się nie sprawdza. Fine. Ostatnio z moim journalowaniem to jest jakaś bieda. Mój planer jest taki ser. Nie mam się czym chwalić na tym polu. No i co? I kończy nam się tutaj z końcem czerwca. Numer jeden wkład do czerwiec, styczeń, lipiec, czerwień, czerwień, czerwiec, czerwiec, czerwiec. I w związku z tym trzeba będzie pewnie w następnym streamie albo dwóch zrobić jakiś decoration. Na zaś szukam teraz podświetlacza. Ale mi łeb, normalnie muszę się napić tej kawy na ASAP. Ona już tutaj jest. I zaraz ją ciągnę. Jak tam ten stream? Bo widzę, że coś się wiesza. Hello. Stream ok. Dobra, bo jak na podglądzie widzę, to jest duży freeze. No ale póki mnie słychać, to whatever. Dobra. Unibal One. Jeszcze go nie kupiłam. To jest moja taka wishlista, co bym chciała. Kaweko Sport kupiłam. Jej. Okay. Kaweko Sport kupiłam i na razie jestem nim. Mam taki honeymoon face. Grzebanie na ekranie. O Jezus, trzęsienie ziemi. Nie, to tylko moje kolano. No widzisz, oglądam swój stream na stronie. Możliwe, że tak. Transkodery? What the fuck is transkoder? Okej, okay, dobra, robię to. Na żywo ustawienia. Jakość. O taka. Na 160 nawet może być. Fajnie, dzięki. Widzicie, tutaj ziemniak jak zwykle z Rickczem i z propsami. No mówiłam, że noszę ze sobą kaweko sport. I tak właśnie go noszę. Nie wiem, czy ja go pokazywałam już na streamie, czy nie. On jest w kolorach unicorna, czyli jest taki opalizujący trochę. Oczywiście to fajnie wygląda w różnych światłach. Zestawy serwerów do zmiany jakości. No proszę. Same po prostu niesamowite tajemnice streama. Ja nadal nic nie ogarnęłam, ale ziemniaku ogarnęłam, żeby mi się tam gify skakały po tym, jak mam teraz. Zaraz będzie oglądane, więc to już jest jakiś, myślę, progres. Jestem na samym końcu kolejki. No, plebs absolutnie. Jest bez muzyczki, tak. Jeszcze nie wymyśliłam, co tam dać, jak to zaprogramować. Czy ja właśnie chcę coś zmienić w tym setupie? Zastanawiam się, bo on jest jednak duży, ale on mi trzymie Blackwingi.
Ostatnio sobie szkicowałam tym czerwonym. To jest ołówek Emot, który był w ostatnim Stationery Selection. I on całkiem się nadaje na takie rysowanie. Żółty też jest taką. Nie, wcale nie przeszkadzasz, to bez ciebie, ziemniaku, to ja bym była tutaj w mrokach średniowiecza. Ten jest niebiesko-zielony. Ten jest taki zielony. No dobra, nie wiem co o nich myśleć, jestem ciągle przed kawą. Czy to zabierać ze sobą? No dobra, ponoszę go jeszcze trochę. I tak. Tym sobie piszę teraz, gdzie bądź. Bardzo mnie bawi dziadowskość tego plastiku. Ale co do pisania się powoli jakoś tak przyzwyczajam. W sensie ta sterówka jest dosyć mało elastyczna, ale już nie jest drapiąca w takim dużym stopniu. Więc dosyć oswajam się z nią. Interesujące. I tu sobie mam klipsa awaryjnego. Cóż, kupiłam rower w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu rower kupiłam i jeździłam na nim całe dwa razy. Bo pogoda jest w kratkę i jest taką kratkę, że albo jest gorąco, a nie mogę wyjść, albo mogę wyjść i pada. Jest taka tragedia. I żeby tego roweru mnie, tak, nie rogal, tylko rower. No. I żeby mi nie zjeździli tego roweru, to mąż zaproponował, ej, weźmy sobie AirTagi do tego. No to mamy AirTagi i jeszcze chciałabym go jakoś przytroczyć do roweru. Ale ponieważ jest ich trochę więcej, to chciałabym też je przytroczyć do swojego EDC. I to jest takie do plecaka bardzo, bardzo tłuste. Ale dzika myśl, może by to jakoś... Czy to ma sens? No więc będę rozkminiać dzisiaj to. To i Deco Travel ten. I tu nie wiem, czy pokazywałam, że już kupiłam sobie Pendlupa. Nie na wycieczce do Warszawy, bo nie było, tylko ze Scribo. Trudno. No i co, tutaj nigdzie nie przytroczę, tu mam tylko taki sznurec jak. Teoretycznie mogłabym to tu zwinąć, zobaczymy. Zrobię szkicownik, ale czy na to, to ma sens? Zobaczmy. Pstrążkową zakładkę, no... Właśnie mam taki, to jest taki sznuraczek tylko obecnie. Mogłabym tutaj zrobić i spróbuję zaraz też tutaj. Przymierzymy sobie. No chodź mu buzię. Dobra, ja muszę tej kawy spróbować, bo ona jest gorąca, ale... Im szybciej napiję się kawę, tym lepiej dla całego świata. Ostatnio jakieś bóle głowy normalnie. W zasadzie dziwne bóle, bo to nie jest takie, a łeb mnie boli. Tylko gdzie ja jestem, co ja patrzę. I wzrok mi się męczy niebotycznie. To jest głupie, głupio to wygląda, ale dajmy mu szansę. Nie jestem zbyt przekonana, bo to jest takie na plastik, nie? Nie jest taśny.
Jak ja tak mogę bez sweterze? Ale zaraz coś poobklejamy go może. Zobaczymy. Dobrze zawiązałam, czy nie dobrze? Dobrze. No nie, to tak nie zadziała. Albo jedno, albo drugie. Jakoś tak dziwnie przewlekłam. What happened here? Kawy! Działanie jest głupie. No tak, to coś w tym jest. Przynajmniej dostaję punkty za działanie. No chodź. Nie denerwuj mnie. Bardziej tak. Dobra, spróbuję najpierw z tym tylko gagatkiem, czy to w ogóle ma sens. Tak nie ma sensu. Chyba, że ma. Powinno się to bardziej dyndać na brzmi niż na tym. Próbujemy różnych rzeczy. Dzisiaj stream, nowy cel. Próbujemy rzeczy. No cute AirTag case. Patrzę natychmiast. Aha, dobra. No. No. No, o nie, jest korbem. Oh shit. Fuck, kupuję. No joke. Ten z pokemonskowym jest i fajny. I ten Sailor Moonowy. Oh my god. I'm convinced. Ziemniak piratuje stream ponownie. Jak zamotać AirTaga? Bo ostatnio właśnie mój mózg jest słaby, słaby. Nic nie widać tutaj, może widać. I nawet wiecie, no mnie nie wygooglam nawet, nie? Nawet mi nie przyjdzie do myśli, że mogłam sobie czegoś poszukać na internecie. Na przykład zapięcie do roweru kupiłam. Prawda? Od razu jest zapotrzebowanie na kwietność, to prawda. Kupiłam zapięcie do roweru Abusa, takie składane z takich metalowych prętów. I siedziałam z nim pół godziny i nie mogłam go otworzyć. Ono jest na kluczyk. I cały dziś polega na tym, że w instrukcji powiedzieli, no trzeba przekręcić ten kluczyk, a jak nie przekręca, nie daje się otworzyć, to przekręcić bardziej. No i tak, kręciłam do tego stopnia, no sfrustrowałam się. Mówię, że mężowi, że kurna, przyszedł jakiś niedziałający. A tymczasem on działał, tylko że... Tak, ja próbowałam go otwierać. Tu jest zamek. Tutaj są pręty, które one się składa na ten zamek. I tu się wkłada klucz. To jak próbowałam ten kluczyk zrobić, żeby to przęsło mi wyszło, to nie mogło wyjść, bo tutaj jest sztywno, proszę państwa. A jak się zrobi ten zamek tak, że on, powiedzmy, on jest tu pod kątem, nie? Że tu wychodzi z niego ten taki
pójść miokąd i tutaj się go otwiera, no to ten dzynks może sobie wyjść, no ma miejsce, to może wyjść sobie, może wyjść sobie. No, więc siłowałam się z tą tutaj materią, zamiast sobie otworzyć na YouTubie, typu, proszę pani, jak otworzyć ten zamek i ktoś by zrobił, że po prostu, no tak się go otwiera, no to ja się siłowałam. Bez sensu. Więc morał z tego taki, że jak coś nie działa, no to YouTube, nie wiem, no. A nie biodolić, że już zepsuty odsyłać i coś tam. No dobrze. Czyli on jest skonstruowany teraz tak, że nie będzie się przesuwał. Czy ja chcę może go czasem przesuwać? Nie wiem. Nie wiem, tutaj na pewno coś zaraz przykleję słodkiego, żeby nie było. No jest to trochę głupa, bo wolałam swoje jakieś świteczne ozdoby, prawda? Ale dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę, potem coś może ładniejszego kupimy, a to nie wiem gdzie. Dobra. Naklejmy mu coś. To byłoby cute, żeby mu nakleić o mamori taki mały. Zmieści się? Może? Victory Safety. Przydałby mi się Safety, ale... Nie zmieści się. Ten tutaj też się nie zmieści, a może jak go wyciągnę, to się zmieści. No dobra. Jesteśmy, kurde, dzisiaj cały stream widzę, że zajęci z dopasowaniem rzeczy do mojego Everyday Carry Traveler's Notebook, tak? Ale no może taki stream, może coś kogoś zainspiruje do gmerania przy swoim travelerze. No po to tu jesteśmy. Tak czy nie? Tak, czy nie? To... Dobra. Się hangout stream, o się go tak odkręca, go 8. I... To jest papierowa naklejka i ona się tak trochę nie nadaje do tego. Czy może z tej strony nakleić? Nie, z tej strony. Ale zaraz też tam coś pójdzie. Skupienie. Skupienie, no średnio wyszło, nie szkodzi. Dobra, tutaj z tyłu też pójdzie coś średniego. Jakaś sakurka, może taka puchata. Puchata sakura, jak to wygląda, przymierzmy. Mogło być lepiej, co nie? No dobra, nie szkodzi. No później jak to mi się zetrze, bo to jest taki papierowy dosyć temat, to zakleję jakoś washi albo co. A z tej strony mam takie puchate naklejki. To też czuję, że się nie będzie trzymało zbyt dobrze. To może gdyby było równe, to byłoby cutniej, ale... Ale... Dobra, to już się tego nie ruszy, ale... Bez zniszczenia.
So yeah, mąż kupił sobie taką kartę też do portfela, że można sobie, na przykład mogłabym wrzucić gdzieś tutaj, gdzie mam drobne do portfela i to też rozkminiam, czy by mi się przydało. Ale to na razie jest czas rozkmin. Siedźmy tu równo. No chodź. Come on, come on, come on, come on. Przyjęła. Tyle się siłuję z tym i nawet nie potrafię zrobić tego w dosyć fajny sposób. Mam tu, mam tu, mam tu. Okej. Lepiej nie będzie. Nie, musi być, bo krzywo jest jeszcze bardziej. Esu, please. Są dwa kawałki plastiku, dasz radę. Pełnia skupienia, zen. Nie. Nie ma skupienia. Okej, nie. Z jednej strony taki czarm, to są pingwinki w darumach, a z drugiej Zagura. Jej! Powiedzmy. Jak ja sobie kupię drukarkę, słuchajcie, to sobie wydrukuję i będę miała tutaj co ja chcę. Ale ten zakup drukarki mi zajmuje już kurde trzeci rok i ja tego nie robię. Bo jestem strasznym mądrołem. A teraz proszę Państwa, inflacja jest taka, że może by jednak warto kupować te rzeczy, co chcemy. Które są trochę droższe. No ale w tym roku co? Komputer muszę wymienić, bo nie mogę streamować nawet Full HD. No i oprócz tego do komputera monitor, do monitora ramię. Cała po prostu osprzęt muszę wymienić. Tak to jest, jak człowiek po prostu bierze i działa mi ten stream, czy nie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że działa. Że jak człowiek odwleka te wszystkie zakupy, no to później one chcą się wszystkie naraz wszystkie zrobić potem. Taka jest natura zakupów. Działa, działa, super. Nie, 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 daj dziobu. Po prostu mi się czasami robi taki czarny ekran i play na podglądzie i ja wtedy troszkę głupieję. No ale to twitchowa natura. Twitchowa natura twitcha. No ostatnie dwa tygodnie nie było mnie tutaj. A dzisiaj myślę, że jest jakiś pretekst. Na przykład nawlekanie pieprzonego bryloczka na sznurek. To jest coś, co musi oglądać cały świat. Nie takie rzeczy głupie robią ludzie na streamach. Mam się nie przejmować, coś czuję. To nawet nie jest blisko jakiegoś pato streama. Zależy, co masz na myśli przez pato. No jeśli chodzi o Grańsko na przykład, bo nie grałam tutaj ostatnio w Kirby'ego grałam i potem długo, długo nic, to gram w Triangle Strategy, to znaczy gram o ile moje oczy mi pozwalają, a ostatnio mi nie pozwalają.
jak już się skarżyłam. No i Triangle Strategy to jest gra strategiczna, w której jest runda co 1,5 godziny możesz sobie pograć, bo tak to czytasz. Jak ja nie mam przeciwko nic grom, które się czyta, to jednak chciałabym trochę też powalczyć strategicznie. I uważam, że ta gra powinna mieć więcej k temu okazji. Trochę za ciasno zamontowałam. Ale wygląda to mniej tragicznie. Daję tą ocenę 2 gwiazdki na 4. Moja satysfakcja jest jednak niedostateczna, ale daj mu szansę. Daj mu szansę. Muszę sprawdzić, czy to mi się wszystko tutaj mieści. Tłuścia. No ale niech będzie. Dobra, i z tego tłuściocha to ja bym już wzięła i go wysłała na emeryturę. Tak. Robi się go tak, że się bierze na górkę i się go wyciąga. I to był mój kafeżurnal, który sobie go zabierałam w swoim portfelu Everyday Carry i pisałam, gdzie jestem, co robię, z kim się spotykam, co jem. Taki mini journal w trasie. Nie jest jakoś przesadnie dekorowany ani nic. Ani nie journaluję tutaj pamiętnikowo szczególnie. Takie zdjęcia wykleiłam jeden raz, drugi. Jakieś tam recenzje miejsc nowych też sobie wrażenia z nich robiłam. Ogród botaniczny, tu magnolie były. Tak, Zyzuś Tłuściok, bardzo go lubię. Moja mama jest fanką Zyzusia Tłuściocha. Bardzo nie lubi pająków, ale ten jeden, no jak go nie kochać. Myślę, że takie nazwy dobre robią PR. Jak zamotać AirTaga? No to powiedzmy, że zrobiliśmy to. Question mark. No. I coś tutaj było, miałam sobie dodekorować. Weekend z Szyszką na przykład. Szybki dekor w 3 minuty. I zostały mi tutaj dwie strony. To mogę napisać, że byłam w Bema. Mogę napisać przy użyciu stempla ze Stationery Selection, co było niedawno. Gdzie już go posiała? Tutaj jest jeszcze nieschowany. Okej. I on działa tak, że można go dookoła potegować. Potegujmy go zatem.
Albo całość, całość. No, średnio odbiłam. Mogłam się bardziej przyłożyć. Teoretycznie fajnie jest zapisać zeszyt do końca, ale no, kto nas zmusi, tak? Kto nas zmusi? Ciągnę sobie tego tutaj kawowego kawyku, bo w środku mam nabój. Nie, w środku jest tłoczek. No jest taki. Wrażenie, że w środku prawie nic nie ma, ale chyba jest. Ciężko powiedzieć. I do niego się nabiera tusiu. I nabrałam mu takiego Herbin Café de Iles. Nie wiem, jak się czyta Iles po francusku, ale taki u nic. I to był który dzień? 26. 26, to sobie tak zakolorujemy. Są dwójki i szóstki. No w mojej okolicy tak naprawdę nie ma szczególnie kawiarni. Najbliższa to jest tak 20 minut rowerem albo autobusem, na jedno wychodzi. W sensie taka, która byłaby, no, specialty coffee, w sensie, no, nie wiem, o Boże, musi być jakaś szczególna, ale no, dobra kawa, a nie jakiś taki pierwszy, lepszy ekspres. Nikt nie sprawdza kapanu. No nie wiem, może powinnam zrobić takie, wiesz, send me your journal, a ja go zbesztam po prostu na wizji, nie? Takie. Będę się go czepiać, w ogóle co to jest, tutaj obskrobany, nie wiem, takie. Rate my journal. Śmieszny pomysł? Ej, zapiszę go sobie, bo to jest jakaś baka straszna. Jakbym ja się znała, ale przecież miała prawo do robienia, ale to może być taki kolędowy, tak, komediowy spin. Komedia. Rate my journal. Zapisuję sobie jako pomyślowy pomysł. Same zachwyty. No właśnie to byłby taki no, trochę. Weszłabym w rolę. Czyli kto w ogóle nauczył cię tak pięknie kaligrafować? To jest po prostu jakaś degeneracja absolutna. Weź. Or something like that. Dobra, teraz sięgam tutaj po washi. Czy to mi pasuje? Średnio! No ale cóż. Już oderwałam to naklejmy, tak? Tu przyjdzie zaraz też jakieś złe juju od odklejonych i niewklejonych washi i mnie też potępi. Cześć Kairek-san! Ja tutaj zaczęłam kilka łyków kawy i już mam pomysły. Dobra. Wymyśleć. Shitpost o wymyślić shitpost
jak to po polsku napisać? Vengeful. Dobra, nie wiem, srogich. Kamich papieru. Kami. I oni byli ci bogowie, będą na przykład od pisania równego ładnego albo od łożliwy wydzierania inne głupoty. Jak wymyślimy takich srogich kami, to potem można z nich jakiś, nie wiem, obrazek trzasnąć albo coś. Takie pomysły, proszę Państwa. I lecimy. Trzeba je zapisywać, bo mój po prostu mam tak zrąbany czkarka, beret. Pomyślę coś i 3 sekundy później nic. Dobra, naklejki, tak. Ostatnio nie zamawiałam nic ze Sticky, bo to. Bo trochę ich mam. Nie powiem. Taki kotyczkor. Ładny. Z drugiej strony. I co w związku z tym? W związku z tym kupuję tylko w Sticky, tylko jak mnie coś tak zachwyci. W tym miesiącu fajny jest taki z kotkami i one są takie barokowe, portretowe te kotki. Jeśli ktoś lubi kotki, to polecam obczaić Sticky. Sticky. No, można sobie kupić raz w miesiąc, albo subskrypcję, albo co tam bądź. Hashtag not sponsored. No, sponsor, proszę Państwa. Nic a nic. Ja tutaj ubieram ładne naklejki, jakby to był kurde nowy zeszyt do setupowania, a to stary jest. Proszę Państwa, stary jest. Okej, może być. Ale nie chcę go tak zostawiać niedokończonego. Bardzo dziwna jest ta faktura tych naklejek, bo tekstura. Bo są na folii, albo są jakieś sztywniackie, jak się odklei, to są bardzo cieniuśne. I w dodatku takie chropowate. No dziwność. Więc Sticky ma bardzo, bardzo różne te swoje arkusze, co jest całkiem zabawne. Na przykład ten to jest taki gruby papier z jakby płócienny taki. Podoba mi się również to, że bardzo chętnie featurują tych artystów, czyli że to nie są jakieś, wiecie, kradzione z Chin, kuźwa, tylko komisjonują te obrazki artystom i później piszą, kto to jest i zachęcają, żeby odwiedzać, to jest fajna sprawa. Ja niestety mam tak srogiego artbloka, że to wcale nie śmieszne, bo nic nie rysowałam od 1,5 miesiąca. Wiszą nade mną rzeczy, które byłam i obiecałam, a tu proszę Państwa jest pyrkon dodatkowo. Pierwszą za 3 tygodnie bodajże już.
Ja chciałabym może jeszcze coś porobić, jakiegoś zina wydrukować mini, albo co, jakąś inną degenerację. Degeneration. No i to mi się całkiem nie dzieje. No i zwalam to też na to, że mnie ten łeb boli i oczy mnie bolą. I panie, jak ja w tej niedoli muszę się, mam się jeszcze przemęczać po godzinach, co nie? Więc nie wiem, czy to są jakieś psychosomatyczne rzeczy, czy to są real issues, czy życie artysty. Życie artysty. Taki żywot. Mogę sobie napisać tutaj. Szybką notkę. Nie będę zajmować za długo. Napiszę, że byłam wydana. No i ta kawiarnia, do której chodzę, to mam najbliżej. To jest Bema Cafe. We Wrocławiu są chyba 3 Bema Cafe. I to są takie bardzo chillowe miejsca, nie są przedizajnowane jakoś stylowo, ale także zainwestowali chociaż, żeby to kawiarnia wyglądała klimatycznie. No i to jest jedno z takich miejsc, gdzie tam przychodzisz z laptopem i siedzisz 4 godziny. O, tego nie powinnam jeszcze chować, bo to się jeszcze przyda, coś podejrzewam. No, ja sobie często tam przychodzę. Obok jest centrum handlowe, takie duże, Magnolia. Więc jak mi się tyłek odkleśnie, to mogę się przejść na jakiś tam window shopping albo usiąść w Starbuniu, który się w środku znajduje, więc spoko miejscówka. Kaweco spot. I co to było? To był czwartek? Nie, piątek to był. 26 to była kawka z dziewczynami. Journaling Live. Bema. To piórko jest takie dosyć faktycznie ciutkie, nie? Do pisania, ale I don't mind. Zazwyczaj używam tego gagatka, nie? To jest to pióro kulkowe na naboje, Travelera. On jest trochę humorzaste, w sensie zależy od jaki jest papier, tak on opisze. Ale jak dla mnie bardzo git majonez. W środku też jest nabój od Elbeo. No ale piszę zdecydowanie grubiej, nie? Umówiłam się już do okulisty w ramach tego mojej niepokojów oczogłownych i zobaczymy, czy mi tam coś się nie psuje. No warto sprawdzić, no bo co, później o, nie było szansa, żeby się naprawić, jakby wiesz, wcześniej, proszę pani, czego pani nie przychodziła, nie? Albo po co pani tu jest? Przecież nic pani nie jest, nie? Jakbyś tu mądry człowieku, nie?
No i robię sobie taką kawę w domu, tylko Dolce Gusto. Tak myślę o tej kawie z Bema, bo jak ją dostaję, takie cappuccinko i taki łyczek biorę pierwszy, to jest taki bliż. To tak średnio. No. Więc no, nie wygrasz tym lekarzem. Albo dupę zawracasz, albo przychodzisz za późno. Ja tam wolę dupę zawrócić, bo często bywa tak, że przynajmniej mnie, jak się lekarz powie pani, to się nic nie dzieje tam, to od razu mi ta dolegliwość tak jakby bo wcześniej to się tak człowiek na to nakręca, co nie wiem, co mnie coś dzieje. A jak nic, no to nic, no. Dobra, i tu jest kolejny dzień, jeszcze sobie zadumaluję, że... No, więc tutaj mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, że faktycznie tutaj journaluję live. Bo nie robię tego szczególnie po pracy już ostatnio. Więc jestem często tak 2-3 dni do tyłu w swoim Hobonichi. No. I tak. A jednak to jest hobby bardziej niż cokolwiek. Jednak warto nie rezygnować ze swoich hobby. Tutaj damy 27. Naprawdę już jestem w trybie tak pyrkonowym. Jedziemy takie w 6 osób do jednego Airbnb. I będzie chyba ciekawie. Proszę Państwa. Streamer, master of tego, co się dzieje na ekranie. Buhaha. Czy mam brązowy jakiś braszka? Może być taki, może być taki. To był czwartek, a to jest piątek. Ła, brzydki. Nie tylko nie. Szybima. Także Bema Cafe, to jak ktoś przyjedzie do Wrocławia, to nie jest tak, że o Boże, idź do Bema Cafe, bo tam jest super, ale jak jest, no to niedobrze można wejść i się napić kawy. W Warszawie ponad suma, znaczy w Warszawie jest mnóstwo kawiarni fajnych, do których zazwyczaj nie chodzę. Muszę sobie zrobić jakiś taki rozkminy na fajniejsze kawiarnie, do których zazwyczaj nie chodzę, bo wybieram jakieś Nero, żeby posiedzieć albo co. Ostatnio jak byłam w Warszawie, to zajrzeliśmy tam do Przestrzeni Pełnej Czasu pani Budzyjskiej San, która ma tam swój taki butik z jakimiś właśnie zeszytami, rzeczami do journalingu i kawiarnią, wiecie, taki dream. I on jest taki bardzo girl boss power i są biblioteczki z motywacyjnymi księgami i można tam sobie też robić spotkania pracowe, no, taki cały girl boss vibe tutaj. No ma obecnie teraz dwie właśnie takie placówki, jedną w Krakowie, drugą w Warszawie. No więc jeśli ktoś jest taki bardzo feminine journal power i chce to zobaczyć, to można tam wpaść na kawę i ciacho. To jest trochę inny świat.
z fajnych kawiarni. W Wrocławiu jest na przykład Rozrusznik ponoć, ale oni tam serwują chyba głównie kawy i kawę. Ale nie było mi dane tam być. W sensie poszłam tam faktycznie, już się umówiłam z koleżanką, ale akurat wyobraźcie sobie, jedna z kawiarniujących tam niewiast akurat dostała taką epilepsję. Jesus Christ! No i oczywiście musiało przyjechać całe tam to pogotowie, trzeba było tam się nią zająć, tam były jeszcze pieski, co tam po prostu obsługa też tam bardzo przejęta i spanikowana, więc po prostu nie chciałyśmy robić tam tłoku i wyszłyśmy stamtąd, prawda, bo o jejciu, jejciu. Więc dostać ataku epilepsji w kafę Rozrusznik. No, ale no jest to takie chyba ważne miejsce na kawowej mapie Wrocławia, więc tam jeszcze zajrzę. Jest jeszcze taka kawiarnia, taka bardzo Japanese style, ona jest przy placu targowym bodajże, przy urzędzie miejskim, za Winklem, w stronę Oławskiej. I to jest kawiarnia, która składa się z baristy, baristy i ekspresu. I tam nawet chyba osoba, która prowadzi tą kawiarnię, nie da się tam usiąść. Jest tak tyci kiosk, że dosłownie metr na metr. I mają tam naprawdę jakiś fancy staw. I kiedyś muszę tam wziąć na tą kawę, no bo to jest tylko na wynos, prawda? No mniejsza jak budka z lodami. Ale trzyma się kolejny rok, więc coś musi być na rzeczy. No to prawda, przynajmniej udało się tej osobie pomóc. I tam też było zawiadomione zaraz osoby, prawda? Ktoś tam znał tutaj w tej okolicy, więc wszystko skończyło się dosyć szczęśliwie, bo tam już na własnych nogach weszła do tej kawiarni. Kawiarni, yo, do karetki. No ale mam nadzieję, że tam nie dostała jakichś obrażeń szczególnych w tym wypadku. Ciekawe, kiedy będę wiedziała, że to pióro już mi się kończy w nim ten atrament. No. Nie, no to w tej kawiarni chyba jest dosyć chillowo. Może jak będę edytować, to wrzucę tutaj zdjęcie tej kawiarni. Pamiętaj, Deleneczko, teraz beka, bo nie pamiętam. Dobra. Nawet nie pamiętam teraz, jak się nazywała ta kawiarnia, żeby ją wrzucić linka na czat. A może się postaram, może jednak. Halo Google Maps. Ciuk. Kioso się nazywa, słuchajcie. Kioso to nie jest coś, co człowiek może pamiętać. Kliknę tu i co się dzieje? Proszę cię. Kotlarska 2. Piszemy tutaj teraz i wrzucę na czat. Kioso Facebook. Espresso kiosk Instagram. Klikam, klikam, klikam i zaraz wrzucę na czat. No i tam jeszcze mnie nie było. Ale no zazwyczaj są takie miejsca, że o no muszę tam pójść i później się okazuje, że to jest ten dzień i już zamknięte albo że już zlikwidowane. Ugh. Shit. Espresso kiosk. I teraz słuchajcie,
Wyznanie ekskluzyw, tylko tutaj. Nigdy nie piłam espresso takiego samego. Nigdy żaden nie piłam espresso takiego szota z tego tyciej filiżaneczki. Takiego do popicia wodą. Never have I ever. Tyn, tyn, tyn. Exposed. Nie jestem prawdziwym fanem kawy. W sensie, to nie jest tak, że nie lubię, bo nie wiem, czy nie lubię. Ale trochę się cykam, nie? Cykam się, że jestem jakimś leszczem, który tylko potrafi kawkę z mleczkiem, jakby busek pić. No. Aczkolwiek bardzo długo w ogóle nie piłam kawy. Bo kawę zaczęłam w późnym liceum albo na studiach. Nie, wcześniej. Ale jak weszło Coffee Heaven, to dopiero zaczęłam pić kawę. Czekajcie. Jak jest kawa w tych znakach? Nie wiem. Kawa z mleczkiem. Hul. No. Podoba mi się. Dzisiaj pomysły łapię, dobra. KM Kurs piszą. Kawa z mleczkiem. Widzisz, podkradam twoje pomysły, ziemniak. Może kiedyś, jak kupię tą pieprzoną drukarkę, to będę mogła robić takie fajne wlepy. Wiesz, im więcej zbieram takich, kurde, pomysłów, to będę miała większą motywację, że no nie. No nie, teraz to muszę. Muszę kupić tą pieprzoną drukarkę. Znowu obdarłam taśmę, którą nie jestem pewna, czy powinnam. Ale jak już obdarłam, to trudno. Tyry, ty, tyry, ty. No i dalej mój dziwny ciąg gadania to o streamach, że ponieważ gram w Triangle Strategy, to chcę go jeszcze trochę pograć. A potem jak pogram i ogarnę swoje życie do stopnia zadowalającego, no to myślę, że będę mogła wystartować z streamem Arceusa. Nie wiem, czy będę dużo streamować go, czy mało, czy coś tam. No ale w sytuacji, której no naprawdę siedzenie przy komputerze dłużej niż potrzeba sprawia mi fizyczny ból, no to się nie zmuszam. Tak, na ścianie wózkiego getta. No, totalnie, zaraz by mnie mafia ścigała, kuźwa. Espresso gang. Gucci gang, Gucci gang, espresso gang. No, ale to jest, no naprawdę, już living on the edge, to nie ma to tamto. Mam kontynuować pisanie. Włoska mafia espresowa by cię dorwała, to no joke. Mocniej jak espresso. Wchodzimy gładko, kawa z mlekiem. No, nie wiem, kto by wygrał. Może we Włoszech faktycznie espresso gang ma jakiś tam lepszy. Lepszą siłę. Hmm.
No ale też jest pani Cappuccino, szefowa gangu, kurde, z mleczkiem i to tam się nie ma co. Przepraszam. Nie ma co. Powinni zrobić właśnie ten region w Pokemonach za Italia i ma być właśnie kawa. Team kawa z mleczkiem i team kawa bez mleczka. I to byłby główny konflikt w Pokemon Dark Coffee i White Coffee. Game Freak to jest darmowy pomysł. Możecie go skorzystać. Pozwalam wam. Dobrodusznie. Okej, okay. I dzisiaj wyjdę na jakiś obiad, co sobie to zapiszę do końca. I brawo, hura, skończyliśmy kawę z dobra, to teraz jeszcze wybierzmy sobie, który chcemy jako jego zastępcę. Idę grzebać w zeszytach. Prosić mi o cukier, oh my god, zajebiste. I taki Starbucks, nie? Popatrz, jak zmasakrowali mojego chłopca. Kurde, mam dużo tych małych wyborów. To nie dobrze. Mafia łączy siły, prawda? Wszystko ma sens. Pokémon, jasna kawa, ciemna kawa. Tutaj mam dwóch gagatków z Moody. W kratkę. Jednego chciałabym przeznaczyć na baseball, myślę. Żeby ładny sobie zeszyt baseballowy zrobić. Bo już w sierpniu, słuchajcie, są zawody KOSiN. Ja znowu stracę 2 tygodnie spania. Ale jednego mogę zrobić z nich coffee journal. Tu są tylko kartki okolicznościowe, które mogę sobie użyć do dekoracji. Keep this ticket. Mogę sobie użyć. Chcę wydrzeć tego ze środka oczywiście. Ten już odstawił kubek. Albo taka kawa już jest zimna. Ugh. Jego kawa już wystygła. Ktoś wstawił do mikrofali kawę, żeby zbezcześcić zwłoki. Mamy kawowe AU. Pokemonowe. Okej. To jest specjalna jakaś ta edycja, co oni wypuszczali, takie śmiechowe zeszyty. Takie jak ten super cienki papier, w którym jest tych stron chyba 120 ileś tam. Robiłam go taki pentest. I on ma taką właściwość, że chyba przez 6 stron widać, co było na poprzedniej, ale nie przecieka. To jest genius. Ale jeszcze nie wymyśliłam, jaki projekt im zrobić. To jest zadanie na któryś tam stream przyszłości. Dalej, nakupiłam w Moody jeszcze taki. On jest w kropki. Może go użyję, bo on jest taki czarny jak Cavation.
Dobra, plus jeden dlatego. Biorę go na zimną kawę. No. Się, wiesz, nie kończą się pomysły. Ten jest chyba jakiś też travelerowy, jasny, czysty. On był chyba włożony do któregoś po prostu. Tu jest short trip. Mogłabym go wziąć i wykorzystać for science, bo to jest zwykły kremowy traveler, ale on występuje tylko w partner shopach travelerskich i ma połowę stron, więc jeśli zabierasz ze sobą zeszyt, to możesz zrobić taki projekt po prostu, w którym się zaczyna i kończy, albo mieć to, że po prostu nie nosisz ze sobą grubego zeszytu. Bo któż by go chciał nosić? O, na przykład tu jest taki regularny, typowy green paper. Tu jest specjalna edycja, która była książkowa. Letterpress printed in Japan. No, piękny. W środku jest też czysty. Tu można sobie robić właśnie taki collection notebook i pisać o książkach, które się przeczytało. Na przykład można odbijać sobie takie stemple z Midori książku. Kupiła rzech, bo sobie czytam teraz różne książki i sobie je tak recenzuję i wklejam do żurnala takie małe oznaczenie, że coś czytałam. Ich. Ale teraz tego nie użyję. I jest też taki Traveler's Passport. On był chyba kupiony Airport Edition w Japonii. I on jest do tego gagatka, którego nie dotykałam już długo. Może powinnam go przechowywać w jakimś, nie wiem, pudełeczku, żeby nie był na wierzchu i się nie kurzył. Z drugiej strony, jak go schowam, to już zupełnie nie ma szans, żebym tym coś robiła. To jest taki mój drankokorowy zeszyt, w którym sobie pisałam jakieś update'y, jakieś pomysły też na naklejki, ale przestałam tutaj robić, bo ostatnio mało dranko koruję, ale jakby że chciała, no to zawsze mam te wszystkie pomysły. Na przykład mogę sobie wkleić tą kawkę z mleczkiem tutaj chłód, żeby mi się to nie podziało nigdzie. Albo komedia Rate My Journal. Proszę. Jednak użyłam go. Tu mam fiszki do różnych takich tematów. Nie? Są jakieś jedne pomysły, drugie, trzecie. No i obkleiłam sobie papierem eleganckim i washi tą tekturową, tekturowy wkładzik na drobiazgi, bo zaczął mi się trochę ciokrać od skórzanej okładki. Ja. I do niej było to. Tak jak mówiłam, dużo opowiadam czasami o tych samych rzeczach, no bo nie wiadomo, kto ogląda. Może ktoś to ogląda zawsze, to już jest znają go znane, a ktoś może ogląda po raz pierwszy raz, więc się trochę produkuje w tym temacie. Dobra. Ten będzie na baseball. Spróbujmy ten Moody, myślę, że czarny. On kosztuje w Moody 8 zł, a na promce jeszcze mniej, więc zachęcam. Mam jeszcze free diary. To też ma sens. Not today though. No i plus jest taki papier, jest trochę żółtawo-kremowy, kropki, kratka, nie wiem, czy linia też jest. Czysty jest też na pewno. I ma zakrąglone brzegi, co mi szczególnie się podoba. Szczególnie mnie raduje to. Więc sobie teraz go obklejmy jakoś. Tu obkleiłam w ten sposób, że była
Naklejka z taką panią gejko. A tu może to samo, albo coś innego. Oj, dźwignąć to, panie. Przejrzyjmy po prostu naklejki, może coś mnie zainspiruje. Tu mam takie japońsko, chińsko je. Tu jest ten kotyczko, ale tu jest dużo przejrzystych naklejek, to one mi się nie sprawdzą na takim tle, chyba że tu. Czy to pasuje do tego czarnego? Maybe. Zastanawiańsko, tutaj są takie rzeczy do pisania. Ale to jakiegoś bardziej do pisania. Pisania kreatywnego, a to jest jednak bardziej kawiarniowy journal. Tu są jakieś herbatki. Tu są grzyby. Są zimowe klimaty, jakieś pojebane klimaty. Things to do after coffee. Jakieś kawowe klimaty. Hot coffee, coffee, coffee. Tu mam takie ładne obrazki kawusiów. Myślę też o naklejkach, które by mi się nie szczytrały tak mocno, dlatego niektóre papierowe może i by fajnie wyglądały, ale mam takiego badżyka kofinału. Jak go przykleję, to będzie trochę nierówno pisać, to też jest jakiś mój koncern, ale zawsze mam podkładkę do niego. Może jednak kofinał. Bo gdzież indziej go przykleję? Czasami też są takie naklejki, które trzymamy nie wiadomo po co, znaczy wiadomo po co. Ale można byłoby je dawno zużyć, a tego nie czynimy. Dobra, spróbujmy go. Będzie tu, będzie tu. Może w tą stronę, tutaj też sobie. Więc ostatnio zamawiam po prostu cappuccino. Tak, absolutnie bez jakiegoś wielkiego szaleństwa. I zazwyczaj mi smakuje.
No, robi się lato, więc może jakiś cold brew. Cold brew. Będzie do popicia. Miałam jeszcze w sweetaśnych naklejkach. Też jakieś kawki do zaskoczenia. No więc też czekam, kiedy będzie moje pierwsze espresso, ale takie espresso właśnie chciałabym pójść do jakiejś fancy kawiarni. Może do tego Kyosho. Ale to byłby trochę przypał, jakbym zaczęła pić i się krzywić. To tak trochę mało. To może dobrze, że to jest kawa na wynos. Dobra, tu są jakieś śmieszne rzeczy generowe. Tu jest jakiś cat cafe. Może stempla użyję. Jojojojojo, czekaj. Jakiś washi dookoła puścić. Panie, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Jest pushing z kawką. Ciasteczka. Muszę do środka. Jedno na drugie chciałabym, żeby nachodziło. To nie klei się jakoś szczególnie, ale zobaczymy, czy wytrzymie tutaj cały biznes. To jest naklejka taki patch, czyli coś wszywka, to jest materiałowe generalnie. Zobaczymy, czy to jest mądry pomysł, czy nie mądry pomysł. Tehe. To też mogę coś ładnego. Kocia łapka, nie. Cokolwiek. Coffee now. I tutaj możemy walnąć jeszcze coś ładnego. Czy to już jest limit dla mojego głosu? Tak, 1,5 godziny. Myślę, że jesteśmy już tutaj na finiszu. Powyklejam do końca ten zeszyt i będziemy mogli się zwijać, bo już jest pora obiadowa, a nie kawowa, tak podejrzewam dla niektórych. Chciałam sobie zrobić, co mam tutaj, karteczki. Mam stempel z kotkiem, to odbijmy sobie go. Takie pół washi z kotkami, no niech będzie to odbieram. Rozmowy telefoniczne. To brzmi, jakbyś miał jakieś plany wobec tego. Akurat nigdy nie mam doświadczenia z rozmowami telefonicznymi.
ani z rozmowami ogólnie, bo miałam bardzo długo opory i te wszystkie jakieś lęki społeczne i jada, ale na szczęście człowiek potrafi się nawet z tego wyleczyć, więc teraz mogę większość z tego życia normalnie prowadzić. Big win. Czy chcę to zakleić takim? To nie jest szczególnie ładne. Przeważyć to. I tak miałem już przez godzinę. No. No ale teraz jest technologia tych wszystkich Discordów czy coś, to można siedzieć na słuchawce tak naprawdę i napieprzać. Się siedziało na gadu-gadu, to się pisało, nie? Ugh. No. Tak, to prawda, nie? To jest... Telefon to jest ostateczność absolutna. Hello. Proszę aż tak nie robić, jak ja teraz. Tutaj jest kolejny. A, taka łapeczka, widzicie, kocia, hihi, uszynowa. Nic wielkiego, ale będzie coś zasytypowane. Jeszcze to chciałam zrobić, tak? No to zbijmy. O, no faktycznie no, dużo ludzi, którzy niedobrze się czują z taką sytuacją, z tymi pracowaniem zdalnym, no to pewnie to dodaje trochę kurażu. Albo jak ktoś robi sobie techniki na pracowanie typu body double. Czyli że dobra, teraz po prostu siedzimy i pracujemy razem, ale nawet nie musimy gadać, ale tak jesteśmy accountable. Czy pracujemy, a się nie opierdzielamy. To też jest dobra technika. Który jest ładniejszy? Chyba ten Umber. Jest szansa, że wyjdzie ta odbitka. Nie, ściąganie, kurde, ludzi do biura. Nie wiem. Ja pracuję dla ludzi, którzy są w Warszawie. Więc nie pojawia się szczególnie w biurze. Mimo że wszyscy super, super fajni. Byłam raz na wycieczce krajoznawczej w tym biurze. A kwietnie się odbił, widać, trochę widać. Taki kotek. Kotek siedzi w banku. No, ale codziennie robimy sobie jakieś tam daily na Discordzie, czyli że o godzinie wszyscy się siadają na kamerkach i tam mówią, wiadomo, no co robiłem wczoraj, co będę robił dzisiaj. Klasyka. Moja firma tak ma 12-15 osób w porywach. Taki jest team, więc jest dosyć sympatycznie. Bardzo mi to odpowiada. Mogę robić swoje rzeczy, nie przejmować się jakimiś awansami, jakimiś tutaj kimś rywalizacją, jakieś pierdoły. Więc jest tak hashtag najlepiej. Dwie godziny pociągiem. Nie.
No, międzynarodowe korpo to też ma zalety takie, że no płaca jest trochę międzynarodowa, nie? Polskie firmy to mają polskie budżety, a międzynarodowe korpo ma międzynarodowe budżety. Może odbije więcej stępni. Jak mówiłam, to jest tak, że zaczynam dekorować i któż by chciał kończyć? No jasne, nie mówię tutaj żadnych szczegółach, nie? Zawsze jest polski management końcem końców. Takie duże litery? Nie będą takie duże. No i ładnie. Jakiś papierek. Jakieś utytułane miałam te wstępy. Zasadzie wszystkie te moje tusze do odbijania są z Stationery Selection praktycznie. Teraz znowu wzrosną ceny, bo Japan Post coś kurde znowu świruje i nie wiem, czy faktycznie będę ciągle subskrybować to. O ile od rozpakowanka, no to jest zawsze content na mój YouTube, którego w zasadzie tylko do tego trzymam. No to nie wiem, proszę Państwa. Instagram ostatnio mnie tak wkurzył, bo testowali ten jakiś swój nowy TikTokowy layout. Na co ja, że gdybym chciała, żeby moja strona wyglądała jak TikTok, to bym poszła na TikTok. Więc bardzo to całe wszystkie pisanie postów. Miało to wszystko zniweczyć strasznie to, co oni wymyślili. I do tego stopnia, że myślałam, dobra, kurde, no to się przenoszę na YouTube'a. Już tylko teraz będę robić, kurde, live'y, vlogi i pieprzę to wszystko. Więcej pracy z jakimś tam postprodukcją, ale no cholera. Do tego stopnia byłam rozsierdzona. Żeby zrobić własną stronę na jakieś, kurde, galerie, obrazki, a cały jakiś taki social to na YouTubie. To byłoby dziwne i coś, czego mi się szczególnie nie nadają do tego. Ale kto wie. Każdy social media robi jakieś swoje, kurde, to jakieś shorty, to jakieś te. Że to niby te Gen Z nie mają już attention spanu, więc muszą mieć same krótkie formy. A tak naprawdę to ja nie mam cierpliwości do tego, żeby leciały mi te rolki i których nie mogę nawet często zapauzować, cofnąć i thank you very much. Niektóre są bardzo takie pomocne i informacyjne, które chciałabym się czegoś nauczyć. A jak ma mi się lupować wideo, które trwa, nie wiem, 30 sekund, żebym tylko jedną informację przyswoiła, to tak. Albo ktoś zarobi jakieś intro, że coś tam, a ja już chciałabym zobaczyć do sedna i move on. Widzę zdjęcie, czytam post. Next! Nie będę słuchać żadnych muzyczek.
Xiaomi z tym. No ale to jest moja osobista preferencja, jestem już starym dziadem na social mediach, mi się już tutaj nikt nie słucha. Bo to nie ja dyktuję tutaj ton i cokolwiek, więc ja mogę tylko krzyczeć na chmurę i to wszystko. Dobra. Może być, sprawdzimy, czy się działa, czy to młodzi jest fajne, czy nie fajne. Będę pisać, jaki temat. Teraz poskładam wszystko, co mam tutaj do kupi. Tutaj są takie kuki. Poskładaliśmy i wymyśliliśmy. Ała! Czymś się zacięłam. I jeszcze to. Poskładation, decoupation. Yeah. I teraz co, proszę Państwa? Teraz bierze się to nasze... To jest kubeczek kawowy. Fajny, nie? I możemy włożyć sobie nowego tutaj gagatka. Robimy tak, że co już tutaj zrobiłam? A nie, to jest pyłek. Że wybieramy środek nutesu. Środek nutesu. I sobie po prostu przerzucamy. A tu. Jo. I tutaj się dzieje pisarsko. Tego leopardego mogłabym też na dodatkowej gumce jeszcze wciskać, ale wrzucę go luzem, bo tak. I go dokończymy przy okazji. I teraz wielki challenge, czy ten chonkers mi się zepnie. Jak mi się nie zepnie, to go dopchnę, tak? To go wezmę i dopchnę. No mercy. Okej. Jest. I teraz ty. Może być w jedną, może być w drugą stronę. Egal. Tada! Tutaj jest ten czarm, który przykleiłam na AirTaga. I to jest mój taki everyday carry i go zabieram ze sobą zazwyczaj nawet wszędzie, bo mam tutaj portfel, w którym trzymam troszkę gotówy, chociaż zawsze płacę kartą, jeśli mogę. Właśnie taki cafe journal, w którym sobie wyciągam kiedy go bądź i mini szkicownik, którego bardzo mało używam, ale jestem teraz zdeterminowana, żeby z tego artbloka właśnie nim walczyć przy pomocy tego małego journala. Dobra, no to co? Udało nam się z niecałe 2 godziny zrealizować plan, bardzo ambitny. Wielce dziękuję za tutaj bycie ze mną w niedzielę, Ziemniak, bardzo za contribution, fajne pomysły, które notowałam i pomoc jak zwykle przy streamie. Do zobaczenia kiedy bądź, kiedy będziemy się widzieć następnym razem, patrzę w kalendarz. Albo przed Pyrkonem. Albo już po Pyrkonie. Może przed Pyrkonem jednak zrobimy setup na Pyrkon. No, myślę, że tak. Myślę, że 12 za 2 tygodnie, tak jak nam to wypada mniej więcej. Dobra. Będę się wszystko opisać, czy to się zadzieje, czy się nie zadzieje. Najczęściej na trochę przed na Instagram Stories, czasami na Discordzie. Mnie można z taką informacją gonić, tudzież na Twitterze. Ja.
proszę mnie śledzić, jeśli jesteście zainteresowani, a ta transmisja prawdopodobnie właśnie może ją oglądacie na YouTubie właśnie, YouTube Drankogoro i jest. Dobra, kończę tą imprezę. Dzięki wielkie za streamowanko, za bycie tutaj ze mną i bye bye. Love you.